damskie. Tak, to są damskie. I po zimie, przynajmniej tak się wydaje, niestety topniejące śniegi odsłoniły cały miejski bałagan. Przykładnie za jego posprzątanie zabrano się z rana w niedzielę 28 lutego. Tym razem grupa Plogging Jaworzno zmierzyła się ze zaśmieconym laskiem na Leopoldzie. Dla grupy była to już ponad 20 akcja sprzątania. To jest właśnie akcja taka połączona właśnie aktywności fizycznej ze zbieraniem śmieci, czyli truchtamy, maszerujemy i zbieramy do worków śmieci, które leżą obok nas. Organizatorem akcji jestem ja, ale cała grupa prężnie działa. W grupie na Facebooku mamy 200 ponad osób. Dzisiaj jeszcze jest zimno, ale myślę, że następnym razem będzie nas więcej. Dzisiaj będziemy sprzątać ten lasek między Leopoldem a Gigantem. Sprzątamy po to, by było czysto i miło. To oczywiste. Dlaczego więc śmiecimy w miejscach publicznych i dlaczego trudno nad tym zjawiskiem zapanować? Ludzie śmiecą dlatego, że wciąż w naszym kraju jest mała edukacja w tym zakresie. Osoby, obywatele nie wiedzą, jak segregować śmieci, nie wiedzą po prostu, gdzie mają śmieci wyrzucać. Często jest tak, że też właściciele domów prywatnych wyrzucają te śmieci, wywożąc je właśnie do lasów. Myślę, że wciąż jest mały nacisk na to, żeby edukować ludzi tak już od czasów szkoły podstawowej i po prostu przekazywać im tą wiedzę dotyczącą segregacji śmieci i mądrego zarządzania zasobami. Dobrze, że ktoś za sprzątanie terenów publicznych się zabiera. Można jednak sądzić, że ten obowiązek powinien pomimo wszystko spoczywać na właścicielu gruntu. Ja nie mam takich informacji, kto jest właścicielem. Wiem, że po prostu wszyscy użytkujemy jakąś przestrzeń. Też dużo osób biega, rodzice z dziećmi chodzą w tych miejscach i myślę, że warto dawać dobry przykład, żeby właśnie gdzieś wykonując jakąś aktywność fizyczną, przy okazji właśnie mieć ze sobą worek na śmieci. Rozwiązaniem tego śmieciowego problemu mogłoby być zwiększenie ilości koszy w miejscach publicznych. Oczywiste zakładając, że wszyscy dotychczas zaśmiecający te tereny wykażą minimum dobrej woli, by z koszy korzystać. Znaczy, robimy już rok i widzimy cały czas, że jednak jest tego dużo, cały czas. Jednak no walczymy cały czas z tym. Nie wiem, czy będziemy w stanie to rozwiązać, ale wiem, że jak nikt z tym nic nie będzie robił, no to będzie coraz więcej tych śmieci i nie będzie 100 butelek, tylko 200 butelek, bądź 300 i się obudzimy, jak będzie 1000 butelek i będzie tak sobie leżało tych 1000 butelek. Można postraszyć śmiecących miejskim monitoringiem, ale koszty jego montażu mogłyby być niewspółmiernie wysokie do na przykład zatrudnienia dodatkowych osób do sprzątania terenów miejskich. Natomiast właścicieli zaśmiecanych prywatnych posesji należałoby przykładnie karać. Zdaje się, że innych rozwiązań nie ma.